Kopernikon to 3-dniowe wydarzenie skierowane do miłośników literatury, gier, popkultury i fantastyki w najróżniejszych formach. Coś dla siebie znajdą tutaj miłośnicy książek, filmów, seriali, gier wideo i planszowych. Koordynatorem programu Kopernikonu jest Martyna Wojtczak. Proponujemy uczestnikom około 1000 godzin programu przez 3 dni, więc nie wyobrażam sobie, żebym mogła zrobić to sama. Mam do pomocy grupę wspaniałych osób, około 40 w tej chwili. W 2018 odbyła się 9. edycja festiwalu. W jego organizację włącza się wiele instytucji, szkoły, uczelnie, placówki kultury. Festiwal odbywa się w wielu miejscach toruńskiej Starówki. W ubiegłym roku w Kopernikonie uczestniczyło kilka tysięcy osób. Od 2012 do 2018 roku organizatorem był Andrzej Ziółkowski ze Stowarzyszenia Miłośników Gier i Fantastyki Torn. Kiedy już wszystko było w trakcie i widziałem te setki, tysiące ludzi bawiących się i cieszących się na imprezie, którą my organizowaliśmy przez cały rok, wtedy czuję się, że było warto.